Kurczę, to jest wiesz... Ty... Ja dysków to ja mam... No, tak. Trzymam archiwum. Napiszcie, czy to głupie? Czy ważniejsze są opony, czy szczęśliwy Andrzej? Cześć, to ja Andrzej, a to żywot Andrzeja. Jest czwarta, no prawie piąta rano i to jest prawdziwe życie. No i cyk. 3,5 godziny. To jest niesamowite, jak się jeździ teraz do Bielska szybko. Ile razy już w tym Bielsku byłem. A czemu jestem w Bielsku? Bo dzisiejszy vlog nie jest taki głupi, jakby można było myśleć. Jestem u Olka, bo pracujemy nad czymś. Jest to, będzie to dobre. Pracujemy nad tym od czasu, kiedy zrobiłem pierwszy materiał tutaj u Olka o oponach. Taki przekrój, wiecie, oponach adwenturowych. I teraz będziemy troszkę cisnąć ten tam temat dalej, bo ostatecznie to, jak motocykle są produkowane, to chodzi o to, jak motocykl, jego silnik, podwozie jest w stanie przenieść to wszystko na asfalt. A tym jedynym punktem, który łączy motocykl z asfaltem, jest opona. Wiecie, co jest najlepsze, jak się przyjedzie do Olka? To tam części częściami, ale wystawka. Bo tutaj nie wiem, jaka jest logika rotacji motocykli, ale zawsze znajdziesz coś. Jawa Metis. MZ-ta crossowa. Husqvarna. CBX. Harley. Gendarmerie. A ja przyjechałem tutaj po to. Opony do vloga. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Gdzie ja jestem? Jeżeli ktoś jest freakiem oponiarskim, no to on tutaj siedział i nie wyszedłby stąd, bo jestem w magazynie Olka, gdzie są wszystkie opony. I tak jak mówiłem, chcę zdrążyć temat opon, bo ja w ogóle nie jestem fanem robienia, wiecie, filmów produktowych i tak dalej. Ja się średnio w tym czuję. Najwyżej mogę zrobić najgorszy unboxing świata, ale wydaje mi się, że opony są tak ważne, że warto, żebym ja, robiąc takie vlogi, kręcąc materiały o oponach, też się czegoś więcej dowiedział, a jednocześnie mogę wynajdować takie słodziaki, że one istnieją. Albo czekajcie, 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 czekajcie. Szybko tutaj, szybko, 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 szybko. Albo zobaczę takie rzeczy. To jest opona motocyklowa. 200 na 30 R23. Nie mogę tego wyostrzyć. No w ogóle można tutaj chodzić i chodzić i się świetnie bawić. Ale przyjechałem tutaj z kilku powodów, a jednym z nich są nowości Dunlopa. Gdzie w szczególności jedna mnie najbardziej interesuje, zgubiłem się, muszę znaleźć miejsce. I do tego poproszę o pomoc mojego niewidzialnego kolegę. Patrzcie na to, jak co się dzieje, co się dzieje. Jakbym chciał nakręcić materiał o wszystkich oponach, które są tutaj, to życie by mi nie starczyło, z pewnością. Jest rzeźnia. Ale zacznę najbardziej charakternej opony Dunlopa nowej na rok 2023, czyli GO Max 14, dobrze mówię? MX14 na błoto i pioch, czyli to, co jest głównie w Polsce. Błoto i pioch. W sumie nie żartuję, bo bardzo dużo torów w centralnej Polsce jest piaszczystych i wiem, że na przykład bracia kędzierscy, oni tą oponkę będą upalać. Dalej. Nowości Dunlopa. O dziwo, ta ostatnia będzie mnie bardziej interesowała. Bo tak, tutaj myk. Patrzcie, żebym nie zgubił z nazwami. Sportec Road Smart 4, czyli nowa opona sportowo-turystyczna. Jak bardzo nowa, to nie wiem, bo jestem ignorantem, a to jest vlog, więc on ma trochę luźniejszą formę niż inne materiały. Na pewno też poświęcimy więcej uwagi tym oponom wkrótce. Ale jest to nowa opona sportowo-turystyczna. Widzimy ewidentnie, że jest to opona na
nawijanie kilometrów, najeżdżenie w każdych warunkach z super odprowadzaniem wody. I jeżeli macie już doświadczenia z tą oponą, to ja będę bardzo zobowiązany, jeżeli je napiszecie, bo będę powtarzał przy każdych tych materiałach, że wasze opinie są o wiele ważniejsze od tego, co ja gadam, bo to wy jeździcie na tych motocyklach i wy nawijacie kilometry na tych oponach. Ja nie jestem w stanie tych wszystkich opon zjeździć. Dalej. Propozycja do motocykli hipersportowych, tak mówi Dunlop, czyli Sportec Qualifier Core. Ale patrzę na tą oponę i ja patrzę, że to jest opona dla ludzi rozsądnych, którzy używają swoich motocykli hipersportowych. Czyli opona do wszystkich superbajków, bardzo mocnych motocykli, ale jednocześnie ewidentnie widzicie, że ona ma taki bieżnik, że da się nią jeździć, jak jest zimno, jak jest chłodno, bo jest ta struktura zrobiona tak, żeby się też nagrzewała i pracowała przy niższych temperaturach. I nawet jak spadnie deszcz, to widzimy, że jest tutaj cokolwiek, co tą wodę będzie odprowadzać. I to jest takie, wiecie, wszystkie superbajki, hiper nakedy, one mają piękne linie, wyścigowe zawieszenia, hamulce, okrutnie mocne silniki i wiecie, i te łyse opony zazwyczaj seryjnie. A w realnym życiu no, nie jeździ się na łysych oponach i realnie taka opona w motocyklu hipersportowym, hiper naked bajkowym, hiper fajne słowo, może się okazać bardziej praktyczna. A na koniec to, co jest najważniejsze w nowościach Dunlopa na sezon 2023 i dalsze. A tu położę, będzie, że dużo, jakby to mało opon było. Uwaga! Epa. Żebym nie pomylił. Sportmax Q Lite, czyli to, czego tak naprawdę może nie brakuje, ale tego nigdy za wiele. Czyli opony sportowe z bardzo dobrymi osiągami, z dobrą przyczepnością do lekkich motocykli. 125, 250, 300, 400. To jest to, czego mi zawsze brakuje, bo kupujecie motocykle 125, 250, 300 właśnie. One są niedrogie, a składową niewysokiej ceny detalicznej jest to, że zazwyczaj są tam po prostu kiepskie opony. Takie wiecie, twarde, plasticzane, które mają wytrzymać cioranie w każdych warunkach. I szczerze, nie wiem, bardzo rzadko spotykam, nie chcę teraz kłamać, bo musiałbym bardzo głęboko w pamięci szukać, który producent montuje przyzwoite opony do swoich małych pojemności. I jeżeli jesteś użytkownikiem 125 motocykli i innych, to zastanów się nad wymianą opon na lepsze po prostu. I później pojedziesz najlepiej jeszcze na tor. Może się okazać, że jesteś nieświadomy tego, jak bardzo charakter prowadzenia twojego motocykla i pewność prowadzenia mogą poprawić opony. I to wydaje mi się w Dunlopie być w sumie najciekawszą w mojej ocenie nowością. Czy coś jeszcze będzie nowego? Zobaczymy. Co dalej? Dalej idę zwiedzać jeszcze dalej, bo musicie wiedzieć, Dunlop, dosyć duże zmiany się tutaj szykują i dosyć dużo ciekawych rzeczy możemy zobaczyć w przyszłości z Dunlopem. Tak samo dużo ciekawych rzeczy będziecie mogli zobaczyć na świecie motocykli, jeżeli chodzi o opony, no bo powtarzam, uważam to za bardzo, bardzo ważne. I chyba muszę przemyśleć, jak zwykle, swoje życie, bo miało być na spokojnie, ale wpadłem tutaj. Od rana jest godzina 13, ja nakręciłem dwa materiały, a ten jest trzeci, który kręcę. Czyli idę szukać jakichś innych przygód. Powiem wam, że Bielsko i Traski tutaj, to mi kiedyś Wojtek ze SHBX powiedział, że w Polsce jest najlepiej. Patrzcie, to jest fajne z rowerkami. Ale to jest dziwne, że jestem takim człowiekiem, który ma wyrzuty sumienia, że sobie dobrze robi. Bo
Nakręciłem dzisiaj dwa filmy, takie porządne o oponach, które pewnie są gdzieś tutaj w linku. I wiedząc o tym, że to ma być vlog i tylko zajawka, że coś się tutaj z Dunlopem będzie więcej działo, mam wyrzuty sumienia, że zrobiłem tego za mało kontentu. I że sobie na rower poszedłem. Kiedy głupie, nie? Napiszcie, czy to głupie? Czy ważniejsze są opony, czy szczęśliwy Andrzej? Czy szczęśliwy człowiek, który sobie w końcu pojeździł na rowerze? Wiosna zaraz. I motory wrócą. I rowery wrócą. A teraz myk, teleport do domu. W piątej wyjechał. Przed 22 jest. Proste życie. Miłe. Pozdrawiam.